No dobra, wracamy na antenę. Pora tutaj troszeczkę pograć sobie, bo dawno tego nie robiłem. Dzisiaj zagramy sobie w Mario 85. Pewien taki romhack, który pojawił się znikąd. Tak jak 90% innych romhacków z Marianem i Soniciem na czele, które mają bardzo ciekawe rozszerzenie tych swoich wersji, a mianowicie EXE, czy jakieś tam inne EX, czy jakieś inne rozszerzenia, które są po prostu z dupy wzięte. No i dzisiaj sobie zagramy w Mario 85. Zapraszam. Muszę tutaj delikatnie powiększyć okienko, dlatego że niestety, ale z jakiegoś powodu Mario 85 odpala się na małym okienku. Tak więc przejdźmy sobie do gry. Muszę akceptować. Dobra. Lucas. Okej. Fajne imię. O, tutaj widzimy jakiś szum. Troszeczkę może sobie ściszę, żeby nie było, że tutaj za głośno będę miał. Bo jak ja mam grę na fulla odpaloną, to ja potem nie mogę swoich myśli skupić. Dobra, jak tutaj się w ogóle biega? A, X-em. O Jezu, ale ten Lucas bardzo szybko... Co jest? A, okej, to miał być coś a la straszak, ale no, nie przestraszyłem się. Sorry. Widzę, że tutaj tło się delikatnie mówiąc ściemniło. Okej, dobra, rozumiem o co tutaj chodzi, spoko, spoko. I chyba końcówka poziomu to jest. A jakaś wiadomość. Okej. O proszę! A to nie wiedziałem, że z Maria taki jest skurczybyk. Dobra, mamy teraz uciekać przed tym śmieciem, okej. Widzę, że... Wow! Ty, co jest grane? Ej, co on taki szybki jest? Jeszcze na pal zostałem nabity, ha! Masakra w ogóle, dlaczego on taki szybki jest? Co to ma znaczyć? I w ogóle... Ja mam przecież 3 życia, a nie jedno. Dlaczego ja miałem od razu game overa, jako mnie dopadł? Powinien być jeszcze 2 szanse. W ogóle, jak ta chmura wygląda w tle, what the fuck? Wszystko tutaj się tak w dziwny sposób rozmazało. W ogóle tu jest grafika jakaś w trójwymiarze. Może ja powinienem zacząć nosić, kurde, okulary 3D do grania w tę grę. Halo, gra. Budzimy się, co to ma znaczyć? Ja chyba nie ogarniam, jak grać w tę grę, na to wygląda. Dobra, 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 jesteśmy dalej, jesteśmy dalej. Spadaj! Mogłem do góry wskoczyć. A tego nie zrobiłem. Dobra, teraz lecimy górą, idzie elegancko. O! Jest! Na dół spadł. Przecież ja byłem przygotowany, żeby nie ogarniam tej gry, serio. Aj, biedny Goomba. Co za zwyrodnialec tego Mario, że on robi taką krzywdę swojemu najlepszemu przyjacielowi. Co za kurde zwyrodnialec. Gruby z wąsami. Dobra, musimy przed nim uciekać teraz. Nie wiem jak my to zrobimy, bo prawdę mówiąc to już jest moja 50. próba z rzędu i on za każdym razem jakimś magicznym trafem mnie dogania. Jak ja mam to zrobić? Powiedzcie mi, jak ja mam to zrobić? Dobra, teraz pełen fokus, musimy to zrobić, bo to już 13 minuta, a ja nadal siedzę w tym fragmencie, kurde. Nie potrafię tego ogarnąć. Śmieć mnie dogonio! Dobra, udało się. Zaszliśmy dalej. Chyba większe skoki zacząłem robić. Widzę, że on się zbliża, Jest! Udało się. Uciekłem przed nim. O matko. No, przyznam szczerze, że zaczęła mi... Co to jest? Przyznam szczerze, że pikawa zaczęła mi trochę mocno bić. Jak miałem przed nim tak cały czas uciekać. Dobra, na czym ten etap polega? Bo teraz jesteśmy w poziomie 1-2. Dobra. Mamy tutaj jakąś taką ściankę. Na czym to w ogóle polega? No? Coś się będzie działo? A, czyli poziom będzie polegał teraz na tym, że ja będę musiał chować się przed nim, bo on co jakiś czas będzie wychylał tą swoją kaprawą mordę. Czekajcie, może to jest idealne miejsce na kampienie się. I tak jestem mały, jestem Lukas. Nie jestem żaden tutaj Ojram. A, proszę bardzo. Pokazał swój ryj. Obrzydliwy. Czyli mogłem, kurde, jeszcze kawałeczek dalej pójść. Ale na czym w ogóle ta scenka polega, że on tak zaczyna tą swoją mordę wykrzywiać? W ogóle żaden blok ze znakiem zapytania nie działa. Nic tutaj, kurde, nie działa. Wszystko jest zepsute. Jak ta gra. Totalnie jest zepsuta. Patrzcie, już nie ma głowy Lukasa nabitej na pal, tylko teraz jest jego brzydka morda w tle. Przy ekranie Game Over. Super, naprawdę nic tylko pogratulować. Ja wiem, że pewnie większość z was tę grę to ma w małym paluszku, ale nie będę tego ukrywał, że gram w to pierwszy raz i staram się trochę poznać tutaj mechanikę, na czym to wszystko polega, co z czym się tutaj je. Tak więc mogę grać dla was jak totalna lebiega, jak totalny lamus. Ale no trudno, do każdy jakoś się uczy, co nie? No hejka, co tam się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Okej, pyk, 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 pyk. O! Świetnie, nie doskoczyłem. Czy to jest w ogóle jakaś nowość? Ja w tej grze po prostu w ogóle skakać nie potrafię, nie wiem, w ogóle jakieś takie... Dziwne to bardzo z mojej strony jest. Zapomniałem wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jeżeli wam się ten odcinek spodoba, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Bo tak wolę przypomnieć w razie co dla osób, które mogłyby ewentualnie zapomnieć o tym. A fajnie byłoby, gdybyście zostali na dłużej. I dobra, jesteśmy teraz dalej. Przeszliśmy ten skok dziwny. A, pokazał swoją mordę. Dobra, już możemy iść dalej. Tutaj jakąś rurę mamy, ale znając życie, ta rura nie będzie działać. W ogóle tutaj większość przedmiotów, znaczy... Większość rzeczy w ogóle tutaj nie działa w tej grze. Co w ogóle ta gra nie działa, zacznijmy od tego. Nie działa tak, jak powinna działać. Ara, chowaj mordę, idziemy dalej. O! Tu jakiś skok w dół mamy. Elegancko. I teraz pewnie tutaj trzeba będzie się chować, bo on zaraz tutaj wystawi swojego ryjca. To jest tylko kwestia czasu. W ogóle straszna cisza tutaj jest. A nie, tu leci muzyka. To ja mam bardzo ściszone słuchawki. W ogóle co to jest za muzyka, co tam nam towarzyszy w tle? Jakiś kurde chyba miks 8-bitowych tam, nie wiem, dźwięków. Dobra, wyłonił się. Idziemy dalej, prosto przed siebie. O! Co to było za... co to jest za ręka? LOL! I to tyle? To wszystko? Ej, halo, ja chcę skończyć poziom. To jest w ogóle możliwe jakkolwiek? Ty, no nie jest możliwe. Ej, ale mnie ten Mario ograł, ja pierdzielę. Ej, ja myślałem, że ja poziom skończę. Czajcie to, że ja w ogóle teraz levelu skończyć nie mogę? Bo nie mam tutaj żadnej rury, która mogłaby pozwolić mi stąd wyjść? Kto to robił tę grę? W ogóle jeszcze ten Lukas stojący w tej czerni, nie? Ja pierdzielę w tle, jeszcze w tle tej muzyki. Boże święty, jak to wygląda. Czy to jest jakaś tragedia totalna? Chyba, że ja już przeszedłem tę grę i uciekłem od tego zwyrodnialca, który załatwił swojego najlepszego przyjaciela Goombę. W takim razie, skoro ja przeszedłem grę, to nie mam nic więcej do powiedzenia w tej kwestii, moi drodzy. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, a jeżeli nie spodobało się, to zostawcie łapkę w dół. Uzasadnijcie dlaczego w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy graliście w Mario 85, co sądzicie na temat tego fangame'u i jakie macie z nim przeżycia. Wiem w ogóle, że Wilgax na streamie u pana CJ'a mówił, że się przestraszył tej gierki, czy tam się w ogóle bał tej gierki. A ja się tak szczerze zastanawiam, czego tutaj się bać? Jakby nie ma czego, prawdę mówiąc, ta gra nawet nie jest straszna. To jest po prostu kolejny jakiś tam romhack EXE, gdzie Mario zachowuje się nie tak jak Mario, tylko jak jakiś totalny psychol. Czy to jest coś nowego w świecie EXE i w świecie fangame'ów? Wydaje mi się, że nie. Tak więc... Tym pozytywnym akcentem dziękuję za uwagę. Myślę, że możemy wyłączyć tę gierkę, wyłączyć te ścierwo i już zapomnieć o tej gierce. Tak więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!